Dziś zaczniemy sobie od zlecenia, które ostatnio ominęliśmy. A później pójdziemy w misje główne, fabularne. I myślę, że tak to rozegramy. Jeszcze tu trochę musicie poczekać, bo dostałem 4 ciasteczka od żony. Za każdym razem dostaję, jak ją kuję. Ciasteczko, dlatego jestem taki gruby. I muszę je ustawić na talerzu trochę dalej od klawiatury, żeby nie pobrudzić. Odważ się, jakim. Słyszałem o błędzie, który występuje. Ojejku. Bandaże, gdzie ja spakowałem bandaże? Jemu już się raczej nie przydadzą. Co? Ale zaraz, przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem, kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Szlachetna to rzecz, pomóc nieznajomemu. Szczerze? Jak go zobaczyłem, to przeszło mi przez myśl, czy to aby nie jakaś zasadzka, czy nie smagnąć konia lejcami. Ale zostawić człowieka w potrzebie? Nie, to nie uchodzi. W wielu miejscach uchodzi, wierz mi. Ta pałka jego mi coś robi tutaj. Nim ruszysz dalej, umyj dokładnie ręce i spal koszulę. A potem dla bezpieczeństwa natrzyj jeszcze skórę macierzanką. Inaczej zapach krwi zwabi gule. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha, czyli myślicie, że tego człowieka zabił jakiś potwór? Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Mała, ale głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u wiwerny. Ciężko rozstrzygnąć. Dziwny ten jego napierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Tego nam już raczej nie powie. Teraz trzeba tylko ustalić, skąd się tu wziął. Zakładam, że z tamtej willi. Ale muszę to sprawdzić. Bywaj. Czekaj! Idę z tobą. Nie ufam mu, ale nie chcę tego pokazać. Niech będzie. Trzymaj się blisko. Mów cicho i niczego nie dotykaj. To pewnie tutaj połamał sobie nogi. Próbował przeleść przez mur i spadł. Prawdopodobnie chciał się wydostać z posiadłości, ale nie mógł otworzyć bramy. Na bogi? Co tu się działo? Jakiś bankiet? Na to wygląda. Myślisz, że nikt nie przeżył? Bogowie. Służąca zadźga na czymś ostrym. Kilkanaście ciosów. Część zadana pośmiertnie. Nie wierzę, że to zrobił człowiek. To musiał być jakiś potwór. Tors przedziurawiony z ogromną siłą. Cios przebił twardy metal. Napierśnik identyczny jak u mężczyzny z traktu. Gardło jest zmasakrowane. To był jeden silny cios. Obok ciała tarcza. Stara i wyszczerbiona. I ceremonialny miecz. Robota Ensid. Liczne rany na ciele, wszystkie kłute. Ale ciężko powiedzieć od czego. To człowiek, ale w elfim ubraniu. Uciekał, potem rzucił się na ziemię, żeby zdławić ogień.
Bez powodzenia. Ale zapach spalenizny się oddala. Być może ktoś miał więcej szczęścia i udało mu się stąd odbiec. Kubrak. Ktoś go z siebie zdarł, rzucił tutaj i pobiegł dalej. Słuchaj, może tam nikogo... Wiem, że jesteś w środku. Słyszę twój oddech. Otwórz drzwi. Nie zrobię ci krzywdy. Oni tam cały czas są? Posłuchaj mnie. Jestem Wiedźminem i przyszedłem tu, żeby ci pomóc. Ale musisz odpowiedzieć na moje pytania. Kim są ci oni, o których mówiłeś? Te... Ja nie wiem... Oj, zaleciało mnie. Odgrywaliśmy scenę hołdu Divetafa, kiedy nagle coś błysło i całkiem mnie oślepiło. Słyszałem krzyki, nie widziałem nic. Wtem moje ubrania zajęły się ogniem. Zacząłem biec, ściągnąłem z siebie kubrak, wpadłem tutaj i zatrzasnąłem drzwi. Słyszałem, jak się dobijają i już myślałem, że rozwalą drzwi i będzie po mnie, ale jakimś cudem się uspokoiło. Kim ty właściwie jesteś? Durand Fouché Plamondon du Savarin, pan tych ziem i przewodniczący klubu historycznego Tussaud przy okazji. Spotykamy się tu co roku, w rocznicę hołdu elfów, ale coś takiego pierwszy raz. Czyli odtwarzając scenę z przeszłości, przywołaliście przez przypadek jakiegoś upiora. Może Korgorusza albo Stubę. To co teraz? Najlepiej byłoby zrobić to jeszcze raz, oczywiście. Zwariowałeś? Chcesz, żeby to coś zabiło i nas? Nie. Nie chcę, żeby zabiło kogokolwiek. Dlatego zamierzam zrobić to, co do mnie należy. Przywołać znowu tego potwora. Czymkolwiek jest. I unieszkodliwić go raz na zawsze. Durand, dam radę odegrać ten hołd samemu? Nie, samemu nie. To było wielkie wydarzenie. Kapitulacja ostatniego elfiego króla Tussaud. Potrzeba przynajmniej... trzech osób. Wiecie, o co chcę was prosić. Potrzebuję waszej pomocy, ale jeśli odmówicie, zrozumiem. Nie ma sprzeciwu? Dobrze. W takim razie uprzątnijmy ciała. Mamy czas, bo ceremonię przeprowadzimy nocą. Tego typu rzeczy mają większe szanse powodzenia po zachodzie słońca. I pozostaje jeszcze tylko kwestia mojej zapłaty. Nie pracuję charytatywnie. Ma się rozumieć. Zażegnasz niebezpieczeństwo, to nie będę szczędził grosza. To nie tak się stało z internetem przed chwilą. Ja zajmę miejsce króla Ludowika na elfim tronie. A wy, Wiedźminie, odegracie rolę władcy Ensid. Musimy się przebrać, żeby wszystko było jak trzeba. Elfi, król Divetaf, przyjął Ludowika we własnym pałacu, na własnym tronie, w oślepiającym blasku pochodni. Złożył u stóp Ludowika bylin, elfi chleb, oddając ludziom władzę nad ziemią ziarna rodzącą.
Następnie i wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad swym wojskiem władzę. Dobądź elfickiego miecza i tarczy. Dumny elfi król. Ludowik rzekł na on czas. Przyjmuję twój hołd i za rok powrócę, by... Bogowie, patrzcie. Patrzcie na te posągi. To niemożliwe. O matko! A co ja miałem wcześniej tam w kieszeni? Petarda to... Pochodnie pewnie. A może i magiczny kaganek. O kurde. No kurde. Tak nie może być. Jak to oni mnie tak zabili szybko? A no tak, bo ja mam drogę ku zakładzie, a to jedno z zadań. Teraz trzeba jakoś wymyślić. Gdzie są wampiry? Mnożysz na jego mać. Oni za bardzo spamują tymi skillami. Tak spamują tymi skillami, że nie można normalnie grać. No kurwa! Pierwsza rzecz, oddaj miecz.
Nie wiem, coś tu jeszcze miałem zawsze upiory. Patrzę, przegrywam. Dobrze. Tak, a na co ja jej miałem wydać, bo ja nie pamiętam. Co? Napisał? Te rzeźby? Przecież one orze... Co-op, to znaczy, że możesz grać w dwie osoby albo więcej. Jestem specjalistą od zabi... Byśmy grali razem Wiedźmina, co? A ja teraz jestem w Tucson, czyli w tej krainie, co kiedyś była... Elfy tym dowodziły i właśnie mam misje różne historyczne, tam się dowiaduję różnych rzeczy, co się działo wcześniej. I już jestem na tych ostatnich misjach, ale tak to przeciągam, bo tam masz Detlafa, takiego wampira wyższego, który rozmawia ze zwierzętami, i masz Regisa, czyli wampir wyższy, który stwierdził, że zostanie wegetarianem i nie będzie jak ludzi. I on jest... Tylko ten jeden raz. Ale mi się wydaje w ogóle, że w ogóle, co ci chciałem jeszcze mówić, tutaj niech oni sobie gadają. W tym... ja teraz tą książkę, tą Wiedźmina sobie czytam albo słucham, nie? Różnie. I tak zauważyłem różnicę między tym, czy jest w książce, a w serialu, nie? Bo tak jakby w serialu opowiadali zupełnie inną historię, to tak jakby, wiesz, jakby, no... Po prostu to się w ogóle nie klei ze sobą. ...jego przybocznych na strzępy. Tak, tylko wiesz, dobra ekranizacja nie musi być w pełni... wierna pierwowzorowi, ale cokolwiek musi się zgadzać. A tam przykładowo, jak chociaż on był u tego... Tak, jak on był u tego na N, jak on się nazywał? Ten stwór, który był zamieniony, wiesz, co oni wrzutki grali, on tam z Cyrillą był. I tam była ta, nie Banshee, tylko jakiś wampir też. No, drugi sezon to był. No i w każdym bądź razie tutaj w książce jest tak, że Wiedźmin go nie spotkał wcześniej. On do niego pierwszy raz przyszedł, bo ktoś tam dał jakieś zlecenie, że ludzie giną. Ale on mówi, że on nie zabija ludzi, on tam normalnie u niego mieszkał, ucztował. Ale mówi, że nie, on u niego nie będzie spał z wiadomych przyczyn, bo on już się domyślił, że tamten wampir jest. No i on wracał. I akurat ta wampirzyca jego była po uczcie. Bo zabiła tam chyba wtedy jakiegoś kupca i jego córkę, nie? I on tą wampirzycę zabił, a ten Nelen, jakoś tak on się nazywał, ten koleś, pomagał jeszcze Wiedźminowi ją zabić. Ale jak już ją zabił, to on się zorientował, że on ją faktycznie kochał i się przemienił. I okazało się, że tam, no, że tam dużo było takich podobnych dialogów, ale tam nie było Cyrilli, on u niego nie nocował, on nie spotkał jej w domu, tylko w ogóle gdzieś w lesie, a tamten tylko wspominali o dziedzińcu, bo Nelen przez niego przechodził. No powiem ci, ogólnie wszystko inaczej. Rozmowa inaczej, nie grali w nic, po prostu jedli kolację. Dobrze, kot. Dobra, idź do sklepu, bo ty teraz mnie tutaj załamujesz. Dobrze. Nie, w ogóle ci piersi tak fajnie u góry są, no nie wiszą. Bardzo mi się podoba twoja figura, kotko. Nie jesteście lepsi. Elfy po prostu broniły swojej ziemi. Zabraliście ją. Jak wam było mało. W
wyrżnęliście je do ostatniego. Jacy? Wy! Przecież ty też jesteś człowiekiem. Tak. Poniekąd. I czasem się tego wstydzę. Nie zgadzam się z tym, co mówicie. Ale nie puszczę was z pustymi rękoma. Weźcie to. Nagrodę. Bywajcie. Będę musiał przejść sobie Wiedźmina 1-2. Jestem ciekawy, czy w którymś z tych Wiedźminów będzie spotkanie z Dzierzbą. Tak samo właśnie jak mówiłem o adaptacjach, jak teraz zacząłem czytać te książki. W zasadzie to nie zacząłbym ich czytać, gdyby nie to, że zacząłem znów grać Wiedźmina tutaj z wami na live'ach. Ojejku. No ale co zrobić? My tutaj kończymy. Narazka. Hejo.